Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam fit ptasie mleczko. Coś ala ptasie mleczko, a taka też niby pianka jogurtowa z polewą czekoladową. Jak widzieliście na początku, do Thermomixa włożyłam motylek, no i teraz będę przekładała jogurt naturalny plus dwa skyry i za chwilkę też podpowiem, co włożyłam. Po lewej stronie macie liczbę składników wypisaną. Tutaj idzie właśnie pierwszy skyr. Ja tutaj wykorzystam Thermomixa, ale każdy tutaj robot, blender, myślę, będzie jak najbardziej ok. No i drugi skyr. Staram się wydostać z tego pojemnika jak najwięcej. Te silikonowe szpatułki, tak to chyba mogę nazwać, są całkiem spoko do tego. Wrzucam tutaj erytrytol. Do tego białka, odżywka białkowa waniliowa. Możecie użyć jakąkolwiek lubicie. Będę to miksowała. Włączam na początek na 3 obroty, a później zwiększę tutaj to do 4. Po chwili dosłownie otwieram, zobaczę, jak to wygląda. Dorzucam przestudzoną rozpuszczono w gorącej wodzie żelatynę. Jeszcze widać, że dosyć ciepła ona była. Ściągam ze ścianek jogurt. Ponownie włączam. I ponownie na początek na 3. Później znowu zwiększę, przyspieszę, tak żeby napowietrzyć troszkę tą masę. W sumie część biała, można powiedzieć, gotowa. To, co widzicie, będę przelewała do pucharków. Będą dwa pucharki. Możecie również to przełożyć do jednoporcjowego naczynia, a to też, myślę, świetnie się sprawdzi. I do drugiego pucharka, no i oczywiście, jak to ja, upaćkałam szklankę, później będę to wycierać. W każdym razie starać się, żeby to wytrzeć. I idzie do ostudzenia na 2-3 godziny do lodówki. Tutaj mam rozpuszczony olej kokosowy. Dodaję kakao. Do tego dodaję, to jest kwestia opcjonalna, erytrytol. Możecie dodać bądź też nie, w zależności jak słodko lubicie. Tutaj mi aparat wyskoczył z trzymajdła. I mieszam. Sprawdzajcie też, czy konsystencja Wam odpowiada. Nie powinna być bardzo olejąca. No tutaj zauważyłam, że jednak jeszcze kapkę kakao się przyda. W składnikach macie podaną tyle, ile było już po dodaniu. No i tutaj chciałam Wam zaprezentować, jak to w środku wygląda. Mieszamy dalej. Jest dosyć gęsta. I zaraz zobaczycie, jak to będę przelewać. No właśnie to. Starałam się tak, żeby te grudki z erytrytolu zniknęły. No i teraz tak, masa jest mocno schłodzona i gdy przelewam to też do pucharka, tworząc polewę czekoladową, to też w momencie zastyga i włożyłam to dosłownie na pół godzinki do lodówki i było gotowe. No i tradycyjnie znowu upaćkałam szklankę. No, ja tak mam. I za chwilę tutaj postaram się to wytrzeć. O tak, no właśnie. Rozprowadzę to po ściankach.
No i do lodówki. Po wyjęciu z lodówki pokażę wam, jak to wygląda. O właśnie, tak się prezentuje gotowy na zdjęciu. Tutaj jak zostało to przekute, ta polewa i jak to wygląda w środku. Pucharka, jak montuję ten film, już nie ma, mąż zdążył skonsumować. Smakowało mu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce.